Proszę Państwa, dawno już mieliśmy tutaj przyjechać na Politechnikę Opolską, która ma wiele sukcesów i wiele planów również na przyszłość. I w tych planach partycypujemy, chcemy partycypować. Za chwilkę symboliczny czek na ręce pana rektora o wartości blisko 6 milionów złotych, w tym znacząca, zasadnicza część tych środków na doktoraty wdrożeniowe, które tutaj rzeczywiście znakomicie funkcjonują. I to jest to świetne połączenie nauki, przemysłu i jednocześnie rozwoju naukowego, czego gratuluję Politechnice Opolskiej, ale też część na termomodernizację, inwestycje w Politechnice Opolskiej są niezwykle ważne, ale też czekają nas tutaj inwestycje jeszcze większe, bo mamy Wydział Inżynierii Przemysłu i Logistyki, który wymaga remontu takiego pilnego. Wiemy o tym już od dłuższego czasu, również po rozmowie z naszymi parlamentarzystami. I mam nadzieję, że w tym roku uda się rozpocząć tę inwestycję po to, żeby w kolejnych latach ją kontynuować. A chcemy to robić również dlatego, że Politechnika Opolska ma wiele do zaoferowania całej Polsce i nie tylko Polsce. Nowe kierunki studiów, na które za chwilkę wyrażę zgodę, sport i bezpieczeństwo wpisują się doskonale się wpisują w tę sytuację, którą obserwujemy dziś, jak nigdy wcześniej wiemy, że bezpieczeństwo to rzecz, o którą musimy się troszczyć również właśnie na tym gruncie naukowym i uniwersyteckim, na gruncie Politechniki. No a sport zawsze jest potrzebny, więc gratuluję panu rektorowi tego kierunku, który już od 1 października będzie mógł być uruchomiony. Świetnie działa również tutaj Centrum Metrologii Przemysłowej. To jest rzecz, na którą stawiamy w ostatnich miesiącach specjalny program ministra po to, żeby zjednoczyć polskich metrologów, a dzisiaj, proszę Państwa, nie ma nic bez pomiaru. Wszystko jest dzięki pomiarom i to takim niezwykle precyzyjnym. Wszystko, co widzimy, również pod względem militarnym. Niestety dużo tych obrazków widzimy w ostatnim czasie, ale to wszystko też jest kwestia metrologii, pewnych obliczeń, ale takich skomplikowanych i szczegółowych. I polska metrologia musi rzeczywiście się zjednoczyć. Mamy wielu naukowców, w tym również tutaj właśnie w Opolu, czego gratuluję, którzy mogą rozwijać tę bardzo ważną dziedzinę nauki. Panie rektorze, proszę zatem przyjąć ten skromny czek. I niech to będzie również zapowiedź kolejnych inwestycji w Politechnice Opolskiej. Wykorzystamy to na pewno skutecznie i dziękujemy za docenienie naszych wysiłków. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest taki skromny dyplom dla pana rektora. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Ja będę może.